cały czas dominuje narracja, że szpitali w Polsce jest za dużo. Natomiast chyba nasz Wadowicki Szpital należy do jednych z nielicznych, który się tak rozwija i postawił na rozwój. To wiąże się też nieco z taką ostatnio mocno podnoszoną kwestią, trochę jak z teorii spiskowych dziejów, mianowicie o konieczności sprywatyzowania Wadowickiego Szpitala. Z różnych stron padają właśnie podejrzenia o to, że szpital zostanie sprywatyzowany. Chciałem zapytać panią dyrektor, czy pani widzi uzasadnienie dla przeprowadzenia prywatyzacji szpitala? W tym momencie można powiedzieć, że jest ustawa o działalności leczniczej, która mówi, kiedy organ założycielski może podjąć decyzję, co dalej ze szpitalem i kiedy właśnie powinno się przekształcić taki szpital. I z jednej strony mówi to też, prawo reguluje, że jeśli szpital ma stratę, która przekracza amortyzację i my w tym momencie takiej straty nie mamy, bo nasza amortyzacja jest ponad 3 miliony i tutaj jak wspomniałam wcześniej, nasza strata to jest 0,5 miliona, ostatni rok to jest 700 tysięcy, czy mówimy tego zagrożenia prawnego nie mamy, nie stawiamy organ założycielski w takiej sytuacji, że musiałby się zastanowić, co dalej, czy spłacać, pokrywać stratę, czy przekształcać szpital. Więc tu takich zagrożeń nie ma. Natomiast moje zdanie jest takie, że szpital, żeby mógł funkcjonować i każdy mam na myśli w Polsce, no to ten szpital potrzebuje podpisania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby pacjenci mogli korzystać ze świadczeń. Prywatyzacja nie oznacza, że szpital będzie świadczył usługi w 100% komercyjne, tylko mówimy, będzie też kontraktował świadczenia i ma możliwość wtedy dodatkowo przyjmowania pacjentów odpłatnie. Natomiast, żeby szpital dobrze funkcjonował, musi być też dobrze zarządzany i prowadzony. Prywatyzacja nie rozwiąże problemu, jeśli ktoś nie ma dostosowanego, tak jak my tutaj zaznaczyliśmy, ma potencjał do przychodu, nie ma tych wszystkich zmian, które myśmy przerobili jako szpital publiczny, to nie rozwiąże problemu, że uzdrowi i nagle szpital, który miał długi, sprywatyzuje się i będzie miał dobrą już kondycję finansową. Więc w mojej opinii, bym powiedziała, nie ma takiej potrzeby, żeby szpital wadowicki prywatyzować w tym momencie. Ja rozumiem, że to też nie państwo jakby jest decyzją, bo to podmiot stanowiący o takich rzeczach decyduje. Wydaje się, że nie ma społecznej zgody na takie działanie i nie znam osoby, która by z publicznych decydentów wskazywała na konieczność prywatyzacji. I tak sobie myślę, że szpital wyprowadzony na prostą, czyli szpital, który ma minimalną stratę albo jest na lekkim plusie, bo nie łudźmy się, nigdy szpital pewnie nie będzie dochodowy, wysoko dochodowy, jest już jakby znika po pierwsze to ryzyko, o którym pani mówiła, związane od strony prawnej. Z drugiej strony samorząd też nie ma potrzeby finansować, znaczy prywatyzować, podbywać się szpitala, który jakby nie jest dla niego kłopotem, tak? I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że też pan starosta też deklaruje, też tutaj z tego, co kiedyś było przywoływane, jest uchwała też Rady Powiatu, że ten szpital będzie publiczny, więc tutaj nie było do nas żadnych takich, bym powiedział, informacji, żeby organ założycielski analizował, zastanawiał się nad przekształceniem, przeciwnie. Zawsze jak tutaj był pan starosta zapraszany, to było też podkreślane, jak pracownicy się pytają, co dalej, bo inwestujemy. To są też projekty unijne, które też dają trwałość, że to nie jest tak, że są środki publiczne, a my nagle ktoś będzie to przekształcać. Więc tutaj było, że tą strategię, którą realizujemy, i te wszystkie starania, jakie czynimy, które mówimy, chcemy, żeby ta strata była jak najmniejsza, żebyśmy doprowadzili, myślę, że jest szansa, że ten szpital też będzie się bilansował, to nie ma potrzeby, żeby w tym momencie mówić o komercjalizacji, o przekształceniu, o prywatyzacji, bo to są różne pojęcia wprowadzane, bo takiej potrzeby nie ma.
Rozumiem. Chciałem jeszcze poruszyć jeden temat, który wiąże się również z jakością leczenia, która jest niezmiernie ważna dla pacjentów. Chodzi o jakość kadry medycznej, szczególnie mam na myśli lekarzy. Czy nie odczuwa Pani takiego kłopotu na rynku lekarzy, tak? Czy szpital nie ma problemów z zatrudnianiem lekarzy? Powiem odniosę się może w ten sposób, że szpital, który nie ma stabilizacji na rynku usług medycznych, tak było to w 2011 roku, że jest szpitalem, który dla pracownika nie oferuje i warunków, gdzie mówimy, bo jak się przyglądamy, jakie były warunki pobytu pacjentów, warunki, jeśli popatrzymy się na sprzęt medyczny, jaki mieliśmy w 2011 roku i co się dzieje w latach kolejnych od 2011, że my, żeby szpital bezpiecznie funkcjonował i żeby też miał możliwości diagnostyczne, no to co roku wydajemy blisko 1 000 000 zł na zakup nowej aparatury medycznej. Czyli my stwarzamy lekarzom możliwość, że pacjentów mogą leczyć i dostają ten sprzęt nowoczesny. Nowoczesny sprzęt, który dostaje, to dostaje teraz sprzęt na USG, czyli mamy USG i w przychodni, i mamy USG, które mamy przeznaczone na oddziały wewnętrzne, geriatryczne, i szpitalnym oddziale ratunkowym. Doposażamy sprzęt. Teraz ostatnio w tym roku dokonaliśmy też takiej dużej zakupu sprzętu, wyposażyliśmy w pracownię gastrologiczną, dwa nowoczesne sprzęty, aparatury. Czyli mówimy, że lekarze, którzy widzą, że tutaj szpital się rozwija, lepsze są też warunki pracy. Mamy też, jak rozmawiamy pozyskujemy kadrę, to dzisiaj lekarz pyta, a jakie Państwo macie oddziały, jakie macie Państwo leczenie? My jesteśmy placówką kompleksową, mamy i podstawową opiekę zdrowotną, mamy nocną świąteczną, mamy też opiekę specjalistyczną, ambulatoryjną, mamy lecznictwo stacjonarne, mamy opiekę domową, mamy szpitalną oddział ratunkowy, to czyli widzimy, że ta usługa jest jak najbardziej kompleksowa, to wtedy lekarze są zainteresowani, jak widzą, jakie warunki się stwarza do pracy. Natomiast trzeba powiedzieć, że trudności w pozyskaniu kadry, tak jak nie w jednym szpitalu, też mamy, bo są specjalności, których po prostu w Polsce brakuje. Jest mało lekarzy specjalistów. Można powiedzieć trudności, gdzie mówimy starania, mówimy szpitalny oddział ratunkowy, gdzie też tych specjalistów nie ma. I to jak dotyczy nas problem, że szukamy kadry w takiej specjalności lekarza ratownictwa, to też inni też podobny problem mają. Takie specjalności, gdzie jest też nie do końca takie nasycenie, gdzie jest to też, mówimy, neonatologia. My tutaj też bardzo rozwinęliśmy, bo mamy, wprowadziliśmy geriatrię, więc tutaj też można powiedzieć, tych specjalistów nie ma na rynku, więc też można powiedzieć, że jak Państwo robiliście, że się Wam udało pozyskać specjalistę geriatry, który jest bardzo znikoma ilość. Więc mówimy, są trudności, które wynikają z braku specjalności, ale i są też trudności szpitalne, jeśli też nie ma, nie stwarza tych warunków pracy. Więc bym powiedziała, w tym momencie mamy coraz lepiej, zatrudniamy też i mamy zatrudnienia nowych lekarzy, specjalistów w tych miejscach, które wymieniałam, czyli prowadzimy cały czas rekrutację i to nie jest związane, że my mamy jakieś, bo bym powiedziała, że nam brakuje, bo my w tym momencie to zapotrzebowanie mamy zapewnione, czyli tam, gdzie ile powinno być specjalistów, mamy, tylko my podchodzimy, że chcemy się rozwijać, czy rozwijamy się, zwiększamy, tak jak powiedziałam, zakres świadczeń do realizacji i wtedy dotrudniamy też i pozyskujemy nowych specjalistów. Czyli w takim kontekście. Natomiast, jak bym powiedziała, to nie ma takiego zagrożenia, że powiemy, że nam brakuje specjalistów, pacjent ma się czuć jakoś niebezpiecznie, bo my nie mamy lekarzy. Rozumiem. Jeden z lokalnych polityków, trochę jakby stawiając zarzut, żalił się w telewizji, że nie ma w Wadowickim Szpitalu oddziału kardiologicznego i oddziału onkologicznego. Czy mogłaby Pani to jakoś skomentować? Powiem tak, nasze plany strategiczne nie zakładały powstanie takich oddziałów.
po pierwsze, żeby taki oddział mógł powstać, no to już jest decyzja sama organu założycielskiego, że musi powstać infrastruktura. Czyli tutaj, w tym momencie, jak my mówimy, my nie mamy infrastruktury do działalności, którą mamy zakontraktowaną i odtwarzamy po to, żeby można było realizować te świadczenia, no to trudno tu oczekiwać od organu założycielskiego, że wszystko naraz, że będzie odbudowywał infrastrukturę, która musi być odbudowana i jeszcze będzie ją rozwijał, czyli dobudowuje kolejne piętra na nową działalność. Też trzeba popatrzeć się też na mapę potrzeb zdrowotnych. Trzeba popatrzeć też, tak mówi Narodowy Fundusz Zdrowia, że jeśli są oddziały specjalistyczne zakontraktowane, to dzisiaj szpital powiatowy to nie jest taki szpital, że musi mieć wszystkie oddziały specjalistyczne. Czyli jeśli już są w Małopolsce, że są oddziały kardiologiczne, są oddziały onkologiczne, to my takiego kontraktu też nam płatnik nie dostaniemy, bo też jak rozwijaliśmy działalność, to też były spotkania z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia, też spotkania uczestniczył pan starosta, pani starosta, jeździliśmy wspólnie i mówiliśmy, jakie są szanse, co może nowego powstać, które będzie zaakceptowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i będzie można ubiegać się o kontrakt. Więc tutaj no nie było takiej, bym powiedziała, wskazania, że żeby fundusz był zainteresowany zakontraktowaniem kardiologii czy onkologii, gdzie to nasycenie już jest w Małopolsce. Pewne świadczenia, jak fundusz kontraktuje, to mówi, ja kontraktuję świadczenia na Małopolskę, kontraktuję świadczenia na powiat i kontraktuję świadczenia nawet na gminy. Więc tutaj my też jesteśmy uzależnieni od polityki, jaka jest, bym powiedziała, tej finansowej realizowana, gdzie fundusz mówi, jakimi świadczeniami jest zainteresowany i co można otwierać. Więc takie określenie, tak jakie są białe plamy zdrowotne i tutaj jak mówiliśmy o onkologii, to tutaj dostaliśmy taki sygnał, że my możemy onkologię, ale ambulatoryjną zakontraktować, my mamy poradnię onkologiczną. Ale też stwierdzili, że nas stać, uruchomić, pozyskać specjalistów i warunki ambulatoryjne stworzyć. Natomiast przy podejściu już mówiąc o oddziale szpitalnym, trzeba sobie odpowiedzieć, czy nas stać, jesteśmy w stanie taką infrastrukturę stworzyć i wyposażyć, a później czy nam to płatnik widzi potrzebę zakontraktowania takich świadczeń. Więc tutaj to pokazałam, że ani nas nie stać w takim momencie, bo widzimy jak trudno jest i jakie są wyrzeczenia w powiecie, jak się buduje szpital, odtwarza, więc pierwsze trzeba dokończyć to, co się rozpoczęło i tutaj mówimy, że bardzo się cieszymy, że możemy już w przyszłym roku już część oddziału przeprowadzić, ale jeszcze kolejne oddziały zostaną jeszcze pewnie może do 2016, ale nasza infrastruktura to nie tylko odtworzenia wymaga, bo to były zaniedbania wieloletnie i tu dobrze wiemy, że to nie jest tak, że to jest na bieżąco odtwarzanie, tylko nie inwestowało się i były zaniedbania wieloletnie, które spowodowały, że cała infrastruktura i tak, gdzie są pacjenci, i tak, gdzie już w szpitalu funkcjonuje, musi być apteka, musi być kuchnia, czyli mówimy zaplecze też dla innych grup. My też mówimy, jak przyniesiemy oddziały, to co dalej z apteką, co z kuchnią szpitalną, bo też wymaga teraz podejścia, czy stać nas na stworzenie miejsca i mówimy i wydania tutaj już od strony zarządu powiatu, jaką też decyzję podejmie, czy będziemy na przykład zmuszeni przejść, że mówimy, nie mamy warunku, musimy przed obcącym mieć kuchni, bo nie ma takich możliwości. A na pewno chcielibyśmy, żeby to było po naszej stronie. Ale więc tutaj pokazuje, że można mieć duże ambicje, i można chcieć wszystko, ale trzeba zastanowić się, czy nas stać i w jakim kierunku pójść. Rozumiem, czyli jeśli dobrze rozumiem, to właśnie geriatria jest tą wypełnieniem tej białej plamy, którą sugerował NFZ, tak? Tak, bo tutaj też mówimy, też trzeba popatrzeć, jaką populację mamy. Mamy populację ludzi, którzy się starzeją, czyli jest takie zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu geriatrii duże. My też, jak analizujemy, to też mówimy, epidemiologię analizujemy, jakie mamy schorzenia w powiecie, jakie powinniśmy usługi świadczyć. Mówimy i kładziemy nacisk, tak jak płatnik mówi, na świadczenia ambulatoryjne, a świadczenia szpitalne to jest to, co płatnik nam pokazał. Nam się udało wygospodarować tutaj miejsce poprzez zmiany organizacyjne, że powstał oddział geriatryczny.
i jeszcze dzięki Świątecznej Orkiestrze Pomocy mamy go doposażonego nowocześnie w sprzęt i mówimy, to powstał nowy oddział, ale ten oddział już później, jak starosta podejmował decyzję o budowie pawilonu, to już wiedział, że on musi ten pawilon pomieścić i musi być tam miejsce na ten oddział geriatryczny. Czyli jest to ta nowa działalność, to jest właśnie ten oddział geriatryczny i to jest to, co wspomniałam, to ten gabinet zabiegowy, taki rozszerzony dla poradni specjalistycznej. To są nowe miejsca, które no, musi być infrastruktura przygotowana. Myślę, że też jesteśmy szpitalem, który też jest takim przykładem dla innych ZOZ-ów, że można w takim krótkim czasie przy zaangażowaniu załogi, przy postawie też takiej współpracy organu założycielskiego, że chcemy, żeby był szpital, jest to wspieranie, dużo osiągnąć i tyle zmian zrobić. Poszerzyć działalność, zmodernizować, przyglądać się jakości, poprawiać standardy. Czyli mówimy na pewno, jak się każdy, no, takie, dla nas takie miłe było w trakcie tych zmian, to było jak do nas przychodził i sanepid, i wszystkie te odbiory Narodowego Funduszu Zdrowia, to był taki podziw, że co przyjdziemy, to wy macie, pokazujecie, że aż niemożliwe, że tyle rzeczy robicie i takie wsparcie też było tych instytucji, że też nam tutaj też w jakim kierunku też te ustalenia tych terminów, jak odbiory, jak je łączy, żeby usprawnić, to by było takie zaangażowanie, że ta przychylność, tak jakby powiedzieć, że robicie dobrze i my też was wspieramy w tych działaniach. No ta przychylność ludzka rzeczywiście nas dotyczyła w sposób, powiedziałbym, niezwykle szeroki, bo tak, z jednej strony zmieniliśmy lokalizację całego szpitala, bo taka jest prawda. Odbyło się to z olbrzymim wysiłkiem załogi, która właśnie wykazała zrozumienie, chęć pracy, chęć współpracy. Zrozumienie pacjentów, którzy przecież byli pacjentami oddziału szpitalnego, a piętro wyżej ktoś coś kół wiercił i oni to przyjmowali, że no po prostu tak ma być, jest to przejściowe. No i efekt, powiedziałbym, jest dobry. Jest dobry w sensie zdobycia określonych doświadczeń, ale także osiągnięcia tych celów, które sobie zakładaliśmy. Przenosiny szpitala to jest po prostu potężne wyzwanie, a tutaj to odbyło się w sposób płynny. Praktycznie rzecz biorąc, w ciągu 2 dni szpitalny oddział w nowym miejscu zyskiwał pełną sprawność. Do tego jest potrzebna rzeczywiście wielka chęć ze strony realizatorów zadania, żeby to funkcjonowało. Przynajmniej jak się przeprowadzamy w domu, prawda? No to mamy ten okres takiego zawirowania, troszeczkę zabałaganienia tego naszego rytmu dnia. A tutaj to odbyło się, tak jak mówię, w ciągu 2 dni oddział dochodzi do skromności. Tak, kluczowe tutaj właśnie podejście organu ustanawiającego, który no, zapewnił Państwu, prawda, ochronę, spokój, żeby można było po prostu te działania restrukturyzacyjne przeprowadzić. Również postawa załogi wygląda na to, że bardzo, bardzo pozytywna, chociaż nie bez kłopotów. Tak, ale trudne procesy. Nie byłoby to bardzo podejrzane, gdyby to było bez kłopotów. No każdy ma swoje jakieś indywidualne cele i chodzi o to, żeby te indywidualne cele stworzyły tą masę krytyczną, która daje ten efekt, który się nazywa zakład pracy. I podsumowując, można powiedzieć, szpital tonął w 2011 roku, 2014 to jest inny szpital. To jest szpital, który wzmocnił na pewno widocznie pozycję. Ale nie okrad podwodny. Nie. To jest szpital, który na pewno teraz, można powiedzieć, ma inną pozycję. Czyli jeszcze 3 lata i będzie wycieczkowcem. I my mamy takie ambicje, że ten szpital ma być takim nowoczesnym, mówimy małym szpitalem, ale takim dobrym powiatowym. Prosił mnie tu bloger Dziadunio, żeby poruszyć. Mianowicie zarzuca się, że szpital prowadzi kreatywną kręgokość, tak? To jest możliwe? Było spotkanie, które był zaproszone, bo osobiście poprosiłam też biegłego rewidenta, bo to nie jest tak, że ja wybieram tego rewidenta, starostwo wybiera, bo tam jest poprzez zamówienia na wydzie publiczne. Tak. I to jest osoba nam w ogóle nieznana i prowadziła, zawsze jest ocenę, bilans prowadzi.
No i później poprosiłam, że jak będzie nam przekazywać sprawozdanie, no to żeby też to sprawozdanie też omówić na Radzie Powiatu. I tam było jedno zdanie takiego powiedziane, bo też było pytanie z rany, czy jest kreatywność księgowa, księgowość kreatywna prowadzona. I pan biegły powiedział, że jakby była kreatywna księgowość, to też pytał, żeby nie miał strat. W takim razie to chyba już wszystkie moje pytania, jakie mogłem na ten moment zadać pani dyrektor. Pozostaje tylko życzyć dalszej owocnej pracy i jak najlepszych wyników, przede wszystkim podnoszenia jakości usług medycznych, pozytywnej akredytacji. No i wytrwałości w tej restrukturyzacji szpitala. Oczywiście mamy w tym swój osobisty interes jako mieszkańcy. Dziękuję, dziękuję pani bardzo, dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu. Dziękuję.